Witam Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Dziś pokażemy, w jaki sposób montujemy zbiorniki do Chryslera Town & Country. Jak wiadomo, jest to auto duże, służące najczęściej jako rodzinny van. W aucie zamontowany jest też odpowiednio duży silnik, którego spalanie LPG oscyluje w okolicach 14-16 litrów w cyklu miejskim. Aby zachować w pełni funkcjonalność przestrzeni bagażowej, która ma często duże znaczenie w przypadku tego modelu, a także zamontować odpowiednio duży zbiornik, stosujemy tu sprawdzone i sprytne rozwiązanie. W miejscu schowków znajdujących się za pierwszym rzędem siedzeń są dwa schowki, w które montujemy dwa zbiorniki toroidalne, każdy z nich o pojemności 41 litrów. Zbiorniki są ze sobą połączone, dzięki czemu możemy zatankować dwa zbiorniki podczas jednego tankowania. Tankowanie nie odbiega w tym wypadku od standardowej procedury. Jest to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia nam odpowiednio duży zasięg na jednym tankowaniu, w tym przypadku nawet 400 km. Rozwiązanie to pozwala także na zachowanie pełnej funkcjonalności auta. Mówimy tu nie tylko o przestrzeni bagażowej, ale także o pełnej możliwości przesuwania foteli. Takie rozwiązanie nie wymaga od nas przeróbki podłogi, a do montażu zbiorników wykorzystujemy fabryczne miejsce występujące w samochodzie. Z powodzeniem wykonaliśmy już wiele takich montaży. Rozwiązanie z dwoma zbiornikami sprawdza się doskonale, pozwala na zachowanie pełnej funkcjonalności auta, a także pozwala na znaczne zwiększenie zasięgu na jednym tankowaniu. Czy taki montaż jest bezpieczny? Oczywiście, że tak. Wszystkie zbiorniki LPG przechodzą specjalne procedury bezpieczeństwa oraz homologacji. Blacha, z której są wykonane, jest zdecydowanie grubsza niż ta używana do produkcji standardowych zbiorników na benzynę czy ropę. Zbiorniki LPG poddawane są licznym testom na każdym etapie produkcji. Homologację oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa zbiorników regulują przepisy międzynarodowe, do których musi stosować się każda firma produkująca zbiorniki bez względu na miejsce ich produkcji.